Siemanko, witajcie na YouTubie Dobre Rowery. Dzisiaj witam Was w odcinku podsumowującym ostatni wypad na testy Gianta. Ja mam nadzieję, że takich testów różnych producentów i generalnie analizy kolekcji różnych producentów rowerów będzie u nas więcej. Nie zawsze to będzie tak widowiskowe, że będziemy mogli gdzieś pojechać i te wszystkie rowery sprawdzić na żywo, bo nie wszyscy chcą nas zapraszać, więc czasami będziemy musieli sobie poradzić wirtualną recenzją kolekcji na zasadzie wertowania katalogów i przyglądania się najciekawszym nowościom, a potem wyrywkowego sprawdzania tych rowerów w formie po prostu testów, które do mnie dotrą z różnych innych źródeł. Natomiast z Giantem udało się tak, że byliśmy na tym teście. Filmik widzieliście, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to kliknijcie sobie w link, który będzie na końcu tego filmu albo jest w podpisie do tego filmu i tam sobie zobaczycie recenzję rowerów Giant 2019. A ja dzisiaj pozwolę sobie na komentarz do tej kolekcji i generalnie podsumowanie, sprostowanie, jeżeli coś było kontrowersyjnego, no i analizę najciekawszych trendów. Zacznijmy od tego, co każdy musiał zobaczyć, czyli rowery elektryczne w kolekcji Gianta na rok 2019. E-bike'ów jest od groma, tak jak to mówiliśmy przy okazji tego poprzedniego filmiku, bodajże 27 poszczególnych rowerów. Oczywiście nie 27 modeli, bo tak naprawdę modeli jest tylko kilka, one się różnią, jeżeli chodzi o osprzęt, dlatego Giant twierdzi, że jest ich 27. To są zarówno modele męskie, to są również modele damskie tak naprawdę, więc tych rowerów jest bardzo dużo. Są w różnych typach, są to rowery miejskie, turystyczne, ale też jest oczywiście ogromna inwazja rowerów MTB, głównie w segmencie trail, bo to ten tak naprawdę najbardziej jest teraz dominowany przez właśnie te trendy rowerów elektrycznych. Cóż, generalnie tendencja, której się nie da oprzeć, bo tak naprawdę to jest raczej przyszłość. Trudno by było bronić tak naprawdę tego pomysłu, no bo rowery elektryczne poniekąd są pewnym postępem. Dla wielu osób generalnie jest tak, że to nie jest rozwiązanie. Na szczęście dalej rozwijamy tradycyjne rowery, one są też coraz bardziej zróżnicowane i tutaj w tym klasycznym, tradycyjnym, manualnym kolarstwie dalej dużo się dzieje, natomiast rowery elektryczne są już czymś tak popularnym, że nie da się ukryć, że to nie jest tylko wyłącznie moda, no to zostanie, więc tak naprawdę można ich po prostu nie wybierać, na nich nie jeździć, ale nie da się tego blokować, bo to już jest takie szaleństwo trochę na poziomie, nie wiem, rzucania się pod samochody na początku XX wieku z myślą o tym, że to jest po prostu zagłada i szatańskie dzieło i trzeba to zabić, zanim się wykluje. No to już się wykluło, rowery elektryczne po prostu się rozlały po świecie, dla pewnych grup odbiorców są idealne, dla innych są bez sensu, ale po prostu są. I to widać po Giancie. Generalnie rzecz biorąc widać najnowsze trendy, jeżeli chodzi o rowery elektryczne, to jest oczywiście z jednej strony uniwersalizacja napędów, czyli producenci rowerów produkują napędy, które w formie takiej plug and play będą pasowały do różnych ram, czyli te jednostki napędowe centralne mocowane w ramie są tak konstruowane, żeby dało się je przekładać pomiędzy poszczególnymi rowerami, ale ma to też z drugiej strony ułatwiać wszelkiego rodzaju naprawy i gwarancje, bo jak taki silnik Wam się spierniczy, to nie trzeba go będzie na gwarancję naprawiać, tylko najprawdopodobniej po prostu przyślą Wam inny i on się przełoży i problem z głowy tak naprawdę. Poza tym producent będzie mógł produkować jeden typ jednostki napędowej według jednego wzorca i mocować go do różnych rowerów, różnych producentów, więc tutaj widać bardzo dużo nacisk na uniwersalizację, to Shimano Steps szczególnie podkreśla ten trend. Drugim trendem oczywiście jest jak najlepsze wkomponowanie tych systemów elektrycznych w istniejące rowery, czyli rower elektryczny ma wyglądać jak zwykły rower enduro, trail, turystyczny, im mniej widać, że jest to rower elektryczny, tym lepiej. To bardzo dobry trend, przede wszystkim dlatego, że tu nie chodzi tylko o stronę estetyczną, tutaj chodzi przede wszystkim o funkcjonalność, bo tak jak Wam mówiłem przy okazji tych testów, to baterie mocowane na ramię w rowerach elektrycznych tych sprzed roku, dwóch, trzech, czterech, niestety bardzo ograniczały funkcjonalność, bo albo nie dało się w ogóle założyć koszyka na bidon, albo się dało, ale tego miejsca było mniej, także na przykład w rowerze turystycznym mieścił się tylko półlitrowy bidon, to jest po prostu szaleństwo, bo wiadomo, że w tego typu rowerach potrzebujemy troszeczkę więcej miejsca na bidony i w ogóle więcej bidonów, także z jednej strony uniwersalizacja jednostek napędowych, z drugiej strony mamy duży nacisk na to, aby jak najlepiej wkomponowywać baterie w ramy. Oczywiście to wszystko tak naprawdę nie upośledza nam w żaden sposób możliwości, nie wiem, przedłużenia żywotności tych rowerów, no bo tak naprawdę te baterie tak da się wyjąć, ładować, wymieniać. To też jest standaryzowane tak naprawdę. Po prostu jest ta nakładka, która jest na ramię i ją można przekręcić z różnych baterii. To też nie jest tak, że to jest immanentna część ramy. Jeżeli Wam się bateria zepsuje, to trzeba zaraz kupować taką samą. Więc to jest taki trend raczej na plus. Oczywiście, jeżeli mówimy o rowerach elektrycznych, jak ktoś jest ich generalnym przeciwnikiem, to pewnie i tak tutaj żadnych plusów nie znajdzie. Także cóż, rowery elektryczne to jest, nie da się ukryć, przyszłość MTB, w kolarstwie w ogóle, w rowerach.
więc ciężko się temu wszystkiemu opierać, a jak ktoś chce się temu wszystkiemu opierać i chce zrobić powrót do korzeni, chce być takim Marcinem Lutrem kolarstwa i chce wrócić do korzeni, to zawsze może sobie wybrać gravela. A nie wiem, jak wtedy sobie poradzić z tym, że to też jest nowy trend. Chociaż to jest nowy trend powrotu do korzeni, czyli taka rowerowa hipsterka. Wiesz, rower górski albo rower crossowy bez amortyzacji, z barankiem, Gary Fisher, Tom Ricci i w ogóle. Także szaleństwo. Ciężko się w tych czasach odnaleźć, ciężko być, nie wiem, żyć w zgodzie z sobą, buntując się przeciwko wszystkiemu, bo zaraz buntując się przeciwko jednemu trendowi wpadamy w drugi, więc ciężki temat. Kolejna rzecz to rowery szosowe i tym podobne okolice. No to tutaj widać też przede wszystkim to, co już mówiłem rok temu, czyli ogromny nacisk na komfort, a z drugiej strony na aerodynamikę, czyli nikt już się nie chwali tym, że ma w ofercie najlżejszy rower, ale chwali się, że ma rower najszybszy. Co oczywiście jest absurdem, bo żaden z Was, ani ja, ani Wy, ani żaden kolarz amator tak naprawdę nie poczuje tej różnicy i gadki o tym, że ten rower pozwoli Wam oszczędzić 2,5 W na 50 km, czy pozwoli jechać 0,1 km na godzinę szybciej, nie ma żadnego znaczenia. Tak naprawdę z punktu widzenia aerodynamiki i życia normalnego człowieka chodzi głównie o wygląd tych rowerów. No i czasami odczuwana jest też sztywność, bo generalnie rowery aerodynamiczne zwykle są cięższe, a przez to, że są cięższe, też często są trochę sztywniejsze niż te takie ultralekkie konstrukcje. Co akurat jest trendem dobrym, no bo jak ktoś waży 95 kg, a przy tym ma nogę i zrobi sobie sprint na Emondzie SLR, no to zapewne poczuje wiotkość konstrukcji, już nie mówiąc o jakichś super wylajtowanych rowerach sprzed paru lat, gdzie tak naprawdę to szaleństwo pod tytułem niska waga było tak rozkręcone, że no w ogóle zapominano o sztywności tych rowerów. Więc aerodynamika znaczy sztywność, co jest akurat pozytywnym trendem. Hamulce tarczowe, no patrząc po nowych propelach, po prostu szaleństwo, są wszędzie i zalewają nowe Gianty. I to też jest trend, który tak naprawdę, cóż, ja jestem zwolennikiem, jakbym sobie teraz składał nowy rower szosowy, to pewnie wybrałbym model na hamulcach tarczowych, ponieważ lubię dziwne przygody, lubię jeździć po jakichś kiepskiej jakości drogach, lubię jeździć po stromych zjazdach, które są może poza głównymi drogami. A jaki z tego wniosek? Bezpieczniej czuję się na rowerze szosowym, który pozwala na montaż szerszych opon, na przykład 32C, i który ma hamulce tarczowe, bo dzięki hamulcom tarczowym jeżdżę po prostu na stromych i technicznych zjazdach szybciej, bo później hamuję, jestem bardziej pewny tego hamowania i generalnie po prostu jest mi lepiej, więc jeżeli o mnie chodzi, hamulce tarczowe mi nie przeszkadzają. Są one wszędzie i uważam, że z punktu widzenia amatora są raczej plusem. Są minusem z punktu widzenia kosztów eksploatacji roweru, tutaj zgadzam się z tym absolutnie. Rower na hamulcach tarczowych hydraulicznych, szosowy, na pewno będzie droższy w utrzymaniu niż rower na hamulcach mechanicznych typu dual pivot, czyli takich jak były zawsze. Aczkolwiek będzie o takie rowery coraz trudniej, niestety. Na razie będą się broniły rowery tanie, te takie podstawowe entry level szosy. No i to w sumie dobrze, bo zwykle jak ktoś to kupuje, te rowery entry level, zobaczcie sobie na przykład, jak już mówimy o Giancie, to na te wszystkie contendy, te najtańsze modele szosowe, albo nawet prostsze modele DeFi, to tam jednak są te hamulce zwykłe, więc tam, gdzie chcemy kupić tani rower, nie wydawać dużo, nie mieć dużych kosztów, na szczęście jeszcze są hamulce szczękowe, więc tu się wszystko akurat zgadza. No i kolejny trend w Giancie, który widać, to są rowery gravel, bo oprócz tego, że pojawia się nowiutki model Revolt, który jest takim prawdziwym gravelem, to zmianie ulegają modele Tough Road. Pojawia się Tough Road GX, czyli rower, który był tak naprawdę takim... Było widać, że jest w nim mocny gen wyprawowy i bardzo nam się ten rower podobał. Recenzowaliśmy go dla Was rok temu. Chyba go recenzowałem i generalnie spotkał się z pozytywnym odbiorem. Oczywiście zaraz pojawiła się grupa odbiorców, która twierdzi, że o Boże święty, rower za 4000 bez amortyzatora, to ja bym wolał kupić 18-kilogramowego trekkinga i byłoby bla 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 wygodniej. No nie byłoby, bo to jest coś zupełnie innego. Taki klasyczny rower na bardzo długie wyprawy, do generalnie katowania na jakichś takich trasach po parę tysięcy kilometrów w wakacje, naprawdę raczej amortyzatorów najczęściej nie ma. No i taki był Tough Road, ale Tough Road miał inną wadę, miał prostą kierownicę, więc generalnie bardzo zachowawcza konstrukcja, bo z jednej strony mamy sztywny widelec, który jest bardzo wyprawowy, jest karbonowy, jest lekki i tak dalej, a z drugiej strony mamy prostą kierownicę, która przy bardzo długich dystansach się po prostu nie sprawdza, bo nie pozwala na zmianę punktu uchwytu i przez to tak naprawdę nie pozwala na odciążanie przedramion, dłoni, nadgarstków, więc nie sprawdza się po prostu. Na szczęście w tym roku pojawia się nowy Tough Road GX, więc Tough Road staje się prawdziwą gravelową wyprawówką. I tu też jest komentarz do tego, co ktoś kiedyś powiedział w jakimś komentarzu, że to już się zaczęło. Są gravele na płaskie, gravele na góry, gravele na drobny shooter. No nieprawda, tak naprawdę rowery gravel od zawsze dzieliły się na modele takie bardziej sportowe i modele typowo turystyczne i to, że tak jest, to jest bardzo dobrze. Bo dzięki temu, jeżeli czegoś nie chcesz albo czegoś nie lubisz, to nie musisz godzić się na kompromisy, tylko możesz sobie kupić taki rower, jaki ci się bardziej podoba. A jak nie chcesz, to go po prostu nie kupujesz.
I tak jak pisałem też w tym komentarzu, świat jest tak skonstruowany, że jeżeli coś chcesz, co nazywa się A, to niekoniecznie musisz kupować wszystko inne, czyli generalnie jak się nie interesujesz spadochronami, to nie kupujesz spadochronów, a nie piszesz w kółko o tym, że szaleństwo, po co to komu potrzebne, już się zaczęło, oprócz namiotów są też spadochrony. No, nie o to chodzi, jak czegoś nie chcesz, to tego nie kupujesz, a to, że to jest dostępne, jest tego więcej, to tylko i wyłącznie dobrze, bo być może ktoś tego właśnie potrzebuje, więc generalnie jeżeli chodzi o gravele, ten trend pod tytułem gravele turystyczne i gravele takie rozrywkowe jest jak najbardziej obecny i on jest też obecny raczej od początku, bo generalnie to jest bardzo proste. Na jednym typie rowerów raczej po prostu jedziesz na długie wyprawy, a drugi służy raczej do zabawy, czyli na przykład są to gravele z karbonowymi ramami, bez mocowań do bagażników, tym podobnych bajerów, po prostu po to, żebyś sobie po swoim pobliskim lesie na Mazowszu polatał po szutrowych drogach i było po prostu fajnie, a niekoniecznie po to, żebyś musiał się tłuc tymi wszystkimi mocowaniami, jeżeli ich wcale nie potrzebujesz. Tyle jeżeli chodzi o podsumowanie kolekcji Gianta, tak z grubsza rzecz biorąc, generalnie są rowery, które mnie zaskoczyły pozytywnie, to oczywiście ten nowy Trans 29er. Nie powiedziałbym, że on mnie zaskoczył, on po prostu mi się podoba i uważam, że Trans od pewnego czasu powinien mieć w ofercie wariant z kołami 29 cali, bo uważam, że do tego typu rowerów, czyli do trailówki z małym skokiem, bardzo, bardzo pasuje właśnie koło 29 cali. Ja takie lubię. Ty oczywiście nie musisz, ale ja lubię, więc ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Plus za to, że pojawiają się prawdziwe gravele w ofercie Gianta, które generalnie pozwalają też na wybór, czyli właśnie ten sportowy Revolt, turystyczny Tough Road GX. No i jeżeli chodzi o szosę, to jest dla mnie największe rozczarowanie, bo Propel mi się po prostu nie podoba, a inne rowery szosowe jakoś do mnie nie przemawiają, natomiast absolutnie zgadzam się tu do tego, że pewnie dalej niezwykle popularny będzie model DeFi, czyli szosa, której mi się nie udało pokazać w moim filmiku z Gianta, bo niestety nie było żadnego testowego DeFi'a, a to bardzo często wybierany rower na taką typową szosę Endurance, którą wybiera wiele osób ze względu na to, że pozwala na montaż szerokich opon, jest komfortowa i tak naprawdę jak tylko nie chcesz wygrywać Tour de Pologne, to po prostu jest idealnym wyborem dla większości amatorów, więc to akurat też coś, co jest fajne i będzie się rozwijało. Poza wszystkim ktoś z Was jeszcze pytał, czy pojawi się test tego oto licznika Wahoo, którego ostatnio używam, co widzicie. Pojawi się, będzie się przewijał przy okazji może różnych filmików, bo może też vlogów, bo jutro jedziemy na jakąś taką kosmiczną trasę typu 160 km po górach i będziemy, pewnie coś powiem o tym liczniku więcej, a potem przygotujemy jakiś taki bardziej kompleksowy materiał z testu tego ciekawego urządzenia. Tyle. Dzięki za wysłuchanie tego filmiku, tego komentarza. Oczywiście zachęcam Was do dzielenia się swoimi opiniami w komentarzach. No i generalnie zachęcam Was do interakcji. A już w przyszłym tygodniu zaczynamy serię live'ów i odpowiedzi na żywo na Wasze pytania. Ja jeszcze podam Wam do weekendu, jaki to konkretnie będzie dzień. Także do usłyszenia, do zobaczenia w kontakcie.